Jesteśmy w trakcie pierwszego festiwalu piłki nożnej kobiecej organizowanego przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. W tle mecz Sanowilesko z Grodziszczanką, Grodzisko Dolne, kategoria seniorek, a ze mną wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, a zarazem prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pan Mieczysław Golba. Panie Mieczysławie, panie prezesie, czy widział pan kiedykolwiek tyle kobiet grających piłkę w jednym miejscu? No nie, to jest rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie, jakie udało nam się zorganizować, a to praktycznie można powiedzieć ponad 20 klubów, 41 drużyn, praktycznie można powiedzieć 600 uczestniczek. To od Orliczka, prawda, Żak i juniorki, później, prawda, seniorki, no i mamuśki praktycznie. Także można powiedzieć, ten pierwszy festiwal piłki kobiecej, piłki nożnej właśnie tutaj w Sanoku przejdzie do historii, dlatego że na pewno będą inni chcieli nas naśladować, będą chcieli organizować również w Polsce taki turniej, a turniej naprawdę cieszy się, widać, jak dużym zainteresowaniu. To jest ważne dla nas, że taka duża radość i te dzieci, prawda, odbierając te złote, prawda, dzisiaj medale, puchary, to rzeczywiście wyjątkowa radość i łza się wokół kręci, ale to bardzo ważne, bo rzeczywiście takich mało jest turniejów, a tutaj praktycznie ten festiwal pokazuje, że można organizować, że można zrobić coś fajnego i to właśnie dzisiaj w Sanoku, żeśmy udowodnili, że Podkarpacki Związek Piłki Nożnej potrafi zorganizować świetne naprawdę turniej, a ten festiwal jest jak gdyby dowodem tego. Jak już wspomnieliśmy, pierwszy festiwal, innowacyjny projekt, ale myślę, że to będzie projekt kontynuowany, tak? Tak, będziemy kontynuować, dlatego widzimy duże zainteresowanie, widzimy jak tutaj, prawda, uczestniczą i ta cała zabawa z piłką i to właśnie pokazuje, że jednak trzeba organizować takie. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej to jest duży związek, to jest drugi związek w Polsce, mamy ponad 700 klubów, mamy już też i jak gdyby o jakość, jeśli chodzi, bo to nie tylko o ilość, i mamy drużynę w Ekstraklasie, mamy dwie drużyny rzeszowskie w pierwszej lidze, mamy w drugiej lidze, prawda, Siarkę Tarnobrzeg, no i kilka klubów w trzeciej lidze, to są wszystko ligi centralny, który prowadzi Polski Związek Piłki Nożnej. I to pokazuje, że rzeczywiście mamy wspaniałych trenerów, wspaniałych szkoleniowców i piłkarzy, i działaczy. I to jest właśnie tak, to rodzina piłkarska, rodzina futbolowa, która potrafi sobie świetnie radzić, praktycznie można powiedzieć, w każdej kategorii rozrywkowej. I my się bardzo z tego tytułu cieszymy. Jak dobrze wiemy, z takich turniejów wywodzi się ogrom piłkarskich perełek. Czy myśli pan, że za kilka lat spośród tych zawodniczek będziemy oglądać je na boiskach ekstraklasy bądź również zagranicznych lig, jak choćby przykład Ewy Pajor, która gra obecnie w Bundeslidze? Tak, no Ewa Bajor jest takim żywym dowodem dla nas wszystkim, takim przykładem, bym powiedział, piłkarskim z naszego terenu, gdzie pokazuje, jak należy, prawda, pociągnąć ze sobą pozostałe dziewczyny, które będą chciały w przyszłości, prawda, reprezentować nasz kraj, nie tylko na, załóżmy, arenach krajowych, ale również zagranicznych. Tak samo jak Robert Lewandowski, prawda, przez wiele lat w Bundeslidze niemieckiej, a teraz, prawda, a teraz w hiszpańskiej, pokazuje, że on potrafi grać z każdą drużyną, że potrafi grać i odnaleźć się po prostu na najwyższych, praktycznie można powiedzieć, piłkarskich scenach. I teraz nie ukrywam, że wrzesień to wyjątkowy taki miesiąc, gdzie mamy bardzo dużo wydarzeń, bo to już 22 września Polska-Holandia, później będziemy mieć 25, lecimy do Walii, a później 27 duże wydarzenie na Podkarpaciu, jakie tam w szczególności na północy województwa świat piłkarski nie widział, a będzie to mecz Under 20 Polska-Portugalia. I to jest praktycznie widowisko, gdzie już widzimy, jak te telefony słyszymy, dzwonią tam, podają nam to informacje ze Stalowej Woli, że kiedy sprzedaż biletów, bo dlatego, że bardzo duże zainteresowanie, ogromne zainteresowanie, dlatego się bardzo z tego tytułu cieszymy, że pokażemy kolejną naszą perełkę piłkarską, czyli chodzi o tutaj stadion, w szczególności Stalowej Woli, Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej. To też jest jak gdyby nasza perełka podkarpacka i musimy pokazywać takie właśnie elementy, jak gdyby infrastruktury sportowej, jaką mamy na Podkarpaciu. To piękny, nowoczesny stadion. Właśnie miałem o tym wspomnieć, miałem o to spytać. Pojedynek reprezentacji Polski z Portugalią U20, olbrzymie wydarzenie, olbrzymie wyzwanie organizacyjne Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, a ja chciałem tutaj przytoczyć do tematu piłki kobiecej. Czy myśli pan, że uda nam się w przyszłości ściągnąć reprezentację Polski kobiet w podobnej rangi wydarzeniach? Myślę, że tak. Myśmy już przecież to udowodnili, kiedy kilka lat temu żeśmy organizowali taki mecz bardzo ważny w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Było to Polska-Szwajcaria i było to w Bielcu wydarzenie. I były to właśnie kobiety, pierwsza reprezentacja naszego kraju i właśnie też
ciekawe zainteresowanie, bardzo duże, prawda, pełny stadion, kibiców i to jest jak gdyby też jak gdyby taka, no, w pewnym sensie coś dodatkowego do piłki nożnej, nie tylko, prawda, tutaj rywalizacja panów, ale też i pani i myślę, że tu jeśli chodzi o nasze dziewczyny, na pewno będą reprezentować nasze województwo, nasz kraj już w przyszłości, bo mamy naprawdę uzdolnioną młodzież, no, wspaniałe dziewczynki, które sobie świetnie radzą z piłką nożną i to jak gdyby tylko się cieszyć z tego tytułu. No ja jestem przekonany, że na pewno będzie tu w przyszłości dużo się działo, jeśli chodzi o piłkę kobiecą. Po to robimy też i organizujemy ten pierwszy festiwal piłki kobiecej właśnie tutaj w piłce nożnej w Sanoku. W takim razie nam nie pozostaje nic innego, jak tylko mocno trzymać kciuki za rozwój tej naszej piłki kobiecej na Podkarpaciu. A póki co wracamy do kibicowania, bo przed nami jeszcze ogrom emocji w naszym pierwszym festiwalu kobiecej piłki organizowanej przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję również. No ale później jeszcze przed wylotem do Kataru gramy z Chile, czyli mecz również w PGE Narodowy w Warszawie, Polska-Chile, bo to chodzi o to, wiadomo, że gramy z drużynami z południa, czyli tutaj jeśli chodzi o Argentynę czy o Meksyk, a w szczególności jeśli tutaj zarazza, taka drużyna fajnie się spisuje jak gdyby w to, żeby rozegrać ten mecz właśnie z Chile i taki mecz żeśmy zakontraktowali, będzie właśnie 16 listopada, a później następnego dnia już wylatujemy do Kataru, także na pewno będzie się jeszcze w tym roku trochę działa, jeśli chodzi o piłkę nożną i na pewno będą kibicy nasi zadowoleni, że tyle meczy jeszcze mogą, prawda, sobie pooglądać z naszą reprezentacją przed Katarem.